Witam Państwa w poniedziałek 6 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu mobbing w Straży Miejskiej, targi na Politechnice i Piast znów bez punktów. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na wiadomości. Na co dzień strzegą porządku w mieście. Pytanie jednak, czy same instytucja nie wymaga uporządkowania. Byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach chcą zadośćuczynienia za mobbing w miejscu pracy. Jeśli spotkają się z odmową, zapowiadają złożenie pozwu. Izolowanie od innych pracowników, zakaz rozmów w szatni, niekorzystne zmiany w grafiku służbowym, donosy, publiczne ośmieszanie to tylko kilka z zarzutów, jakie stawiają byli już strażnicy. Wygląda na to, że mają mocne dowody. Jeśli rzeczywiście było tak, jak mówią, to będzie to prawdziwy skandal. Grupa byłych funkcjonariuszy Straży Miejskiej twierdzi, że była mobbingowana w pracy. Zgadza się. Proces trwał już od dobrych kilku lat, także strażnicy już po prostu nie mogli wytrzymać i niestety miarka się przebrała odnośnie pana komendanta Janusza Bismora. Jakie kroki teraz po kolei planujecie podjąć? Czy jakieś pismo do straży wpłynęło? Na chwilę obecną działamy poprzez naszą panią mecenas i pani mecenas generalnie wystosuje takie pismo do jednostki Straży Miejskiej i to prawdopodobnie będzie na dniach, także myślę, że coś takiego będzie. Jeśli nie uda się Wam dogadać i załatwić sprawę polubownie, bo rozumiem, że chodzi o zadośćuczynienie finansowe, to wtedy będziecie składać pozew do sądu. Tak, chcemy się jakoś ugodowo z jednostką porozumieć, a jak będzie to, jak sprawa będzie, jak się potoczy, to się okaże w najbliższej przyszłości. A czy może nam Pan przybliżyć, na czym ten mobbing polegał? Generalnie polegało to na tym, że pracownicy byli nierówno traktowani i do tej pory jest to nierówne traktowanie w jednostce pracowników na zasadzie takiej, że są przesuwani z jednych działów, z wydziałów do drugich wydziałów, brak jest jakichś premii motywacyjnych. Jedni pracownicy popełniają więcej błędów i są za to nagradzani, inni po prostu szuka się tak zwanych na nich haków, gdzie po prostu szuka się jak najmniejszych błędów w rozpisywaniu notatników, spóźnianiu na przerwę. Nawet jest to kwestia bardzo, bardzo, bardzo jest to tak zrobione, że te przerwy są, chodzi nawet o 5-minutowe spóźnienia, 2-minutowe spóźnienia i pracownicy są za to w jakiś sposób karani, upominani. Mało tego, również w jednostce pojawiły się od pewnego czasu grupowe, dużo zwolnień, pracownicy po prostu nie chcą pracować, mimo to, że pracodawca chce im podwyższyć te pensje, to i tak pracownicy nie chcą pozostać w jednostce, bo ze względu na atmosferę, która tutaj panuje. Mało tego, panują również zasady korporacyjne. Im więcej przyniesiesz mandatów, im więcej masz skolowanych pojazdów, tym jesteś po prostu nominowany do tej nagrody. Jeśli nie wykonujesz zadań, to po prostu jesteś złym pracownikiem i ta praca jest po prostu, którą wykonujesz, jest zła. Rozumiem, że macie mocne dowody na te wszystkie zarzuty. Myślę, że tak. Tutaj te dowody, które wspólnie z kolegami posiadamy, to wystarczą na to, żeby po prostu złożyć ten pozew do sądu. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że byli funkcjonariusze Straży Miejskiej oskarżają kierownictwo waszej jednostki o mobbing. Do naszej jednostki nie wpłynęły żadne zarzuty ani informacje dotyczące mobbingu stosowanego w jednostce Straży Miejskiej w Gliwicach. Jeżeli Państwo dysponujecie takimi informacjami, to z naszej strony jest tylko informacja, że są to bezpodstawne zarzuty, insynuacje. Możemy mówić w tej chwili o kłamstwach, oszczerstwach i pomówieniach i będziemy dochodzić swoich praw i bronić dobrego imienia naszej jednostki przed sądem.
Wygląda na to, że strażnicy mają mocne dowody na to, że tak było. Nie mamy żadnych informacji na ten temat. Blisko 100 wystawców, mnóstwo ofert i wielka szansa na karierę. Dziś w nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej odbyły się 19. Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Studenci Politechniki, absolwenci i pracownicy naukowi uczelni mogli zapoznać się z rozmaitymi możliwościami aktywizacji na polu zawodowym. Patronat honorowy nad targami objęli tradycyjnie minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister edukacji narodowej, minister rozwoju, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, prezydenci Gliwic i Zabrza, a także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Tu spotykamy się przy okazji targów pracy, inżynierskich targów pracy, których to już 19. edycja w Politechnice Śląskiej. Jest rekordowa edycja, mamy olbrzymie zainteresowanie, prawie setkę pracodawców oraz instytucje, które wspierają przedsiębiorczość akademicką. Mamy również punkt konsultacji z CV, wspieramy rozwój zawodowy studentów, pomagamy im poruszanie się po rynku pracy, umożliwiamy rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy treningowe z pracodawcami. Z pracodawcami są również warsztaty, indywidualne konsultacje, bardzo szeroka oferta, wszystko po to, żeby wspierać tych studentów i żeby jak najbardziej gładko wyszli z Politechniki prosto na rynek pracy. A czy po takich targach studenci dostają pracę? Myślę, że tak, że to jak duże jest to wydarzenie, jaki tu teraz towarzyszy nam tłum, świadczy o tym, że jest to wydarzenie bardzo przynoszące duży efekt zarówno wystawcom, jak również kandydatom, którzy poszukują swojej pracy na miarę możliwości, potrzeb i bieżących oczekiwań. Tak? Więc myślę, że jak najbardziej ta działalność, którą tutaj prowadzimy, wszystkim przynosi korzyści. Targi skierowane nie tylko do studentów Politechniki? Nie, tutaj współpracujemy w ramach organizacji tego wydarzenia w ramach Śląskiej Sieci Biur Karier z pozostałymi uczelniami, których studentów tych uczelni również zapraszamy tutaj do udziału. Swoją ofertę prezentują tutaj pozostałe biura karier. Mamy tutaj również oferty innych pracodawców, którzy współpracują z innymi biurami, także sieć promocji i informacji o tych targach i zaproszeń, które kierujemy do ogółu kandydatów wywodzących się z regionu, jest duża. Nie udał się debiut Dariuszowi Wdowczukowi w roli szkoleniowca Piasta Gliwice. I choć prowadzony przez niego zespół pokazał charakter, to musiał uznać wyższość rywali. Niebiesko-czerwoni przegrali z Wisłą Kraków 2-1. Mecz był jednak zdecydowanie lepszy od poprzednich. Piłkarze pokazali wolę walki i w całym meczu prezentowali się całkiem nieźle. Zdołali wyrównać wynik na 1-1, niestety tradycyjnie już stracili bramkę w ostatnich minutach meczu. Niewiele nam zabrakło do tego, żeby ten jeden punkt zdobyć. Cóż, Wisła, myślę, z przebiegu gry była zespołem przeważającym. Stwarzającym sobie sytuację groźnym. Potrafiliśmy gdzieś w tych sytuacjach takich podbramkowych zażegnywać niebezpieczeństwo. Sami sobie stworzyliśmy kilka okazji do tego, aby też strzelić bramkę. Mieliśmy problemy w rozegraniu piłki, graliśmy nerwowo. Pozbywaliśmy się jej zbyt szybko. Mamy nad czym naprawdę pracować. Nie wiem, czy najlepszy, ale mecz, ja myślę, grałem lepiej niż ostatni mecz. Ale wynik jest tak samo. No. Musimy grać dalej. Mamy dobry zespół. Mamy, kurczę, dobre zawodniki. Ja myślę, to będzie... Kurczę, gorzej nie może, gorzej nie może. Krok po kroku będzie lepiej, no. Nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale I believe z moja drużyna, z mojej partnerzy. To będzie dobrze, na 100%. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach jutro 7 marca będą prowadzić na podległym sobie terenie działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. W akcji zostanie wykorzystany m.in. sprzęt monitorująco-nagrywający. W szczególnym zainteresowaniu stróżów prawa znajdą się kierowcy dokonujący przewinień wobec pieszych czy kierujących jednośladami. Statystyki wciąż wskazują, że najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem pieszych powstałych z winy kierujących jest nieudzielenie pierwszeństwa. Działania będą prowadzone w godzinach od 6 rano do 22.
To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.